Dobry wieczór Państwu. Witam na spotkaniu promocyjnym dwóch ostatnich, najnowszych publikacji Centrum Badania Zagładu Żydów. Myślę, że wszyscy dotarli ze Starego Miasta. Akurat jest tyle miejsca, że tworzy się taka właśnie dobra atmosfera po prostu. Bardzo cieszę, że tutaj możemy się spotkać. Chciałem powiedzieć parę słów, a potem oddać głos autorom opracowania edytorskiego. A to, co chciałem powiedzieć, to jest kilka spraw. Po pierwsze, te dwie książki, które tutaj Państwo widzą, to jest kolejna edycja z serii Biblioteka Świadectw Zagłady, którą to serię edytorską Centrum Badań nad Zagładą Żydów rozpoczęło już dobrych parę lat temu i mamy już sporo wydawnictw z tej serii. Myślę, że część z Państwa wie o nich, zapoznała się z nimi. I to są dwie kolejne książki. I teraz pytanie takie podstawowe, które może się pojawić, jeśli my zapraszamy Państwa, żeby pokazać kolejne wspomnienia z czasów zagłady, kolejne świadectwa z czasów zagłady, to pytanie jest takie, no dobrze, przecież my mamy już tyle tych wspomnień. Mamy tyle nawet opublikowanych tekstów, świadków, ofiar, ile jest jeszcze w archiwach, skrytych wciąż przed światem. Więc co wnoszą te kolejne wspomnienia? Przecież to jest jedna wielka opowieść o tym samym. No i tak jest właśnie, to jest wielka opowieść o tym samym. I można nawet powiedzieć, że ta historia jest coraz bardziej banalna. Banalna w tym sensie, jaki temu słowu nadała Hannah Arendt. No ale jednak, i o tym chcę Państwa przekonać, czy raczej chcemy Państwa przekonać, wszyscy, którzy tę serię jakoś uważamy za bardzo ważną w naszej działalności, chcemy przekonać Was o tym, że każde z tych świadectw jest absolutnie jedyne w swoim rodzaju. I każde stanowi takie niepowtarzalne uniwersum. Więc to jest paradoks. Mamy kolejne ogniwa tego ogromnego łańcucha świadectw, ale każde ogniwo jest niepowtarzalne. Tu spotkacie się Państwo ze świadectwami pięciu kobiet i dwóch mężczyzn. I zwracam uwagę na te kobiece świadectwa. Na to, że rzeczywiście coraz częściej, coraz więcej da się wydobyć kobiecych świadectw zagłady. I akurat w tym dniu chciałbym to podkreślić. I chciałbym powiedzieć o dosłownie dwa zdania, o jednym z tych siedmiu świadków. O jednym zeszyciku, który był zapisywany przez 13-14-letnią dziewczynkę, która dwa lata spędziła w wielkiej skrzyni drewnianej, wkopanej gdzieś pod poziomem, pod powierzchnią stajni w chłopskiej chacie, które się ukrywa. Będzie o tym mówił edytor tego zapisu. Ja tylko chciałem zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Po pierwsze, mamy do czynienia z zapisem powstającym na gorąco. Dosłownie pod ziemią. Dosłownie w tej skrzyni drewnianej. To jest jedna sprawa. No i druga sprawa, mamy chyba
do czynienia z zapisem absolutnie bez precedensu. A jeśli miałbym szukać precedensowości jakiejś, to rzeczywiście tego typu doświadczenia, o których pisze autorka Melania Weinsberg, są bardzo trudno, bardzo trudno je odnaleźć w relacjach, świadectwach holokaustowych. Bardzo trudno. A to są doświadczenia niezwykle intymne, niezwykle bolesne, właściwie niewypowiadalne. I chciałbym zadać naszym edytorom trzy takie podstawowe pytania. Po pierwsze, kto pisał te świadectwa? Kim byli ludzie, którzy to pisali? Po drugie, gdzie te świadectwa były pisane? W szerokim sensie słowa gdzie, i w wymiarze topograficznym, i w wymiarze historycznym, jakby w czasie historycznym, w tej siatce historycznych koordynatów. Chciałbym, żebyście to umiejscowili. No i drugie, może bardzo trudne, a może właśnie łatwe pytanie. Do kogo są skierowane te świadectwa? Nie naraz. Po kolei. Dobrze, więc ja zaczynam od tego, kto pisze. Ja przygotowałam 4 dzienniki, 4 bohaterów, których nazwałam Wielką Czwórką, bo to rzeczywiście jest Wielka Czwórka. Tych 4 młodych Żydów, którzy w momencie likwidacji get mają od 21 do 31 lat. To jest to pokolenie Żydów, którzy skończyli szkoły w niepodległej Rzeczpospolitej, którzy zostali wychowani z jednej strony jeszcze w tradycyjnych, religijnych rodzinach w małych sztetlach, a z drugiej strony już byli wychowani też przez organizacje młodzieżowe żydowskie rozmaitych orientacji, ale już z tego sztetla wyrastali, już wszyscy byli świadomi swoich, z jednej strony swojej żydowskości, na co dzień oczywiście się stykali z antysemityzmem, a z drugiej strony byli światłymi, wykształconymi obywatelami, którzy mieli też świadomość swoich praw i usiłowali jakoś ułożyć swoje życie. 2 mężczyzn i 2 kobiety. Najstarsza z nich, Branka Siekierka, już w momencie wybuchu wojny z mężem i 2 dzieci. Później druga para, która się żeni w czasie wojny. Z tej pary mam żonę i brata męża, którzy piszą dzienniki w tych samych okolicznościach. To jest dosyć niezwykłe, bo to jest taki dwugłos opowiadający na różne sposoby dokładnie te same wydarzenia i również te przemilczenia, które się w tych dziennikach zazębiają, nachodzą na siebie, są bardzo istotne. I najmłodszy z nich, czy to jest Ester Goldstein i Eli Goldstein, i najmłodszy z nich to jest Adam Kamienny, rocznik Kolumbów, rocznik 21, który z narzeczoną usiłuje się ratować. Narzeczona niestety, Pesaróża niestety ginie. Nie w wyjaśnionych okolicznościach w Warszawie. Więc to jest moja Wielka Czwórka. Trójka, tak. Więc w tym wypadku, w wypadku tego, tej książki, byłem, znaczy jestem niesłychanie, miałem ten niesłychany przywilej i mam, że 3 autorki miałem okazję z nimi się poznać, wymieniać się myślami, a z jedną z nich jestem w pewnym sensie zaprzyjaźniony. Także to jest niesłychanie już teraz rzadkie, już to jest przyczyna oczywistych, żeby móc mieć osobisty kontakt z
z ofiarami zagłady. W moim wypadku te trzy młode dziewczyny, znaczy jedna dziewczynka, dwie kobiety, dwie młode kobiety, też dwie Haja jest, one są trzy złączone geografią, znaczy dlatego te trzy świadectwa, dziennik i dwa pamiętniki połączyłem razem, bo te trzy kobiety walczyły o życie na terenie wielkości, powiedzmy sobie, na 15 km na 10. Także na terenie jednego małego powiatu. Dwie z nich nawet wleciały jedna na drugą, potem ich los się sprzągł przez Płaszów, znaczy z lasów, przez Płaszów, przez Montelupich, przez Bergen-Belsen, przez Oświęcim do wolności. Także krótko mówiąc, są to trzy kobiety, dziewczynka jest najmłodsza, jest Melania, czyli Molly, która dzisiaj mieszka w Toronto i potem powiem trochę więcej o niej jeszcze. Najstarsza jest to Rywka, która umarła w lipcu tego roku i niewiele od niej młodsza Haja, która umarła w Paryżu 2 lata temu. I każda z tych osób, jak ja nie jestem psychologiem, wobec tego dla mnie to są zawsze doświadczenia bardzo bolesne i wstrząsające, jak widzi się ludzi poranionych głęboko 75 lat po fakcie i jak ich całe życie właściwie jest już takim, no, nosi na sobie, tak jak rzucony kamień w wodę pozostawia te fale na rozchodzące się, tak widać to dekada po dekadzie, nimi targają te wstrząsy wydarzeń, które się wydarzyły tak dawno temu. Także trzy dziewczyny, jedna z nich schodzi, jak powiedział Jacek Leociak, schodzi pod ziemię i ukrywa się w potwornych warunkach. Dwie pozostałe szukają ratunku w lesie, po ginących gettach. Wspólną cechą tych trzech istnień jest to, że spotykają właśnie całą tą gamę ludzkich zachowań od skrajnej, z reguły w kolach czarnych, skrajna podłość i skrajne wykorzystywanie, aż po rzadkie przebłyski jakiejś cnoty i litości, które jakoś stanowią dla nich tą nadzieję na przyszłość. To teraz chciałam się was zapytać właśnie o ten drugi krąg, gdzie i dlaczego to jest ważne? Moich bohaterów łączy miejsce pochodzenia i podobnie jak Jankowi się ukrywają na przestrzeni jednego powiatu, moi pochodzą z jednego powiatu i ukrywają się w zasadzie w odległości 20 km od siebie. Znaczy to jest Mińsk Mazowiecki i Brandla z mężem i dwojgiem dzieci ukrywa się pod Mińskiem Mazowieckim w miejscowości Cisie. W Szopie, na górze, właściwie Szopę, a później Obory, Polaka, który był sąsiadem jej ojca przed wojną. I zawdzięczał temu ojcu jakieś, miał wobec niego dług wdzięczności i przyjął wobec tego Brandle z rodziną na ten strych. I to jest bardzo interesujące, bo ona nic nie płaci, może tam mieszkać, ale nie dostaje nic do jedzenia. Ta rodzina głoduje po prostu w sposób zupełnie niewyobrażalny, podczas kiedy na dole toczy się mniej więcej normalne życie gospodarskie, tak jak w gospodarstwie, to znaczy jest i krowa, która daje mleko, jest i zboże, które się przynosi z pola, jest i chleb, który się piecze. Te wszystkie zapachy docierają do tej, na tą górę, natomiast oni są wykluczeni z tego. Ta pomoc jakby nie dotyczy jedzenia. Brandla radzi sobie w ten sposób, że ona jedyna z tego strychu wychodzi i żebrze po prostu po okolicy i przynosi dzieciom i mężowi jakieś, no to co jej się udaje użebrać. I na szczęście ma anioła stróża w postaci koleżanki szkolnej, która mieszka nieopodal. Nie jest napisane w dzienniku, gdzie ona mieszkała, bo to jest, Brandla tego nie pisze, około 10 km stamtąd. I ona raz na jakiś czas może do tej Stanisławy Raś pójść i od niej dostaje jakieś jedzenie, a nawet dostaje od niej pierzynę. Wspomina to wielokrotnie, że ta pierzyna, którą oni, jedyna
jedyna sztuka pościeli, jaką oni na tym strychu mieli, że ta pierzyna jest obdarzona takimi uczuciami, taką ilością wdzięczności. Z jej strony ona spełnia jakąś taką rolę wyjątkową dla tej rodziny ukrywających się Żydów. Więc to jest właśnie, to jest taki przykład, który jest właśnie dwa w jednym, prawda? Znaczy ratuje i głodzi. I oni mu zawdzięczają życie, a jednocześnie jakby dramat tego ukrywania się i tego głodowania z tymi dziećmi, które już potem pod koniec w ogóle nie są w stanie chodzić. Branda oczywiście jest w ciąży jeszcze pod sam koniec tego ukrywania się z córeczką, która się rodzi już po wyzwoleniu. To jest jakiś taki konglomerat właśnie dobroci i zła w jednym człowieku. To jest ta rodzina, która się ukrywa w Cisiu. A dom kamienny, który pochodzi z Kałuszyna, oddala się najbardziej od domu. On tam skomplikowana jest ta historia, to może po likwidacji getta wtórnego w Kałuszynie na początku grudnia 1942 roku. On zostawia rodzinę, tam kwestia rozstania się z rodziną jest też bardzo istotna. To jest zawsze bardzo istotna kwestia, czy można zostawić, czy nie zostawić. On w końcu chce zostawić, ale rodzina naciska, żeby nie zostawiał. W końcu się decyduje wyskoczyć z wagonu do Treblinki. Wyskakuje z tego wagonu, odnajduje potem narzeczoną i oni się do Warszawy udają. Bardzo, tak jak powiedzmy, że Brandla była taką osobą, która była w jednym miejscu i właściwie oni do końca wojny w tym jednym miejscu przetrwali, to Adam jest nawet drugim biegunem. On jest taką osobą, która szuka, która krąży, która szuka. I jednocześnie jest niezwykle przedsiębiorczy, bardzo samodzielny, odważny. Mając średni wygląd, znajduje pracę jako fryzjer w Warszawie, znajduje mieszkanie z ogłoszenia, potem znajduje drugie mieszkanie, żeby mieć w razie czego w rezerwie drugie mieszkanie. Ma dwa komplety dokumentów. Naprawdę sobie dosyć dobrze sobie radzi początkowo i później to się wszystko załamuje w momencie, kiedy ginie jego narzeczona. Jego narzeczona ginie w tragiczny sposób w momencie, kiedy trwa powstanie w getcie warszawskim i kiedy na stronie aryjskiej poziom strachu się niezwykle podnosi. Wszyscy się zaczynają bać, bardzo trudno jest znaleźć miejsce. Ktoś wyrzuca tą dziewczynę z mieszkania i to jest taka lawina, która się sypie. Ona nie może znaleźć następnego lokum, nikt jej nie chce przyjąć, nie ma ani pracy, ani mieszkania, ani pieniędzy. Jego okradają w tramwaju, właśnie jeden komplet dokumentów mu ginie. Mają różne pomysły, co robić, ona się boi i chodzą po prostu od nasza do Kajfasza, jak on to pisze, i próbują tu i tam znaleźć jakiś ratunek dla niej. Na jedną noc, na północy, na jeden dzień, tak przez kilka dni. Ona coraz bardziej zmęczona w jakichś niewygodnych butach z jednego miejsca na drugie przechodzi. On ciągle musi być w tej pracy, żeby nie sprawdzić tej pracy, bo to daje jakieś podstawy utrzymania się, bo oni nie mają żadnych zasobów. I w końcu jakaś znajoma, mają zawieść do jeszcze jednych znajomych, że może coś, może ktoś, może się zlitują, może na kolejną noc jej się uda przenocować. I ona mówi tej dziewczynie na przystanku tramwajowym, wiesz co? Ja pojadę sama, ja tu mam jeszcze takich jednych znajomych, o których ty nie wiesz, ja tam spróbuję sama. Ślad się po niej urywa. Nie wiadomo jak zginęła, nie wiadomo co się stało, po prostu się poddała. W pewnym momencie, to jest Pesa Róża, która właśnie tak zginęła, Adam później przeżył, później trafił przez jakieś kontakty do takiego mieszkania na Pradze, gdzie się, przez które się przewinęło 47 Żydów, czy też 47 Żydów. I tam, znaczy tam już jakby został i tam pisał ten dziennik. Brandla swój dziennik pisze na strychu w takich zeszytach kolejnych. Adam pisze w Warszawie właśnie na tej Pradze. No i najbardziej taka może też historia trudna, to jest historia pozostałej dwójki. To jest Estela Goldstein z domu Bursztyn i Eli Goldstein.
są szpagrami. W czasie wojny Estera wyszła za brata Janisa Goldsteina. Tam ona ze swoją siostrą, czyli dwie panny bursztynówny i trzech kawalerów Goldsteinów z Siennicy. Poprzez obóz pracy w Mieni uciekło na bliską stronę. No i to jest to po prostu, co oni przeżyli, to jest po prostu Gehenna. To jest właśnie taki tydzień tu, dwa dni tu w lesie, tu opuszczone stodole, tu u Polaku. Ci chłopcy są szewcami, oni mają jakieś zapasy skór pochowane po ludziach i mają też maszyny. I wchodzą w taką spółkę z dwoma Polakami, że siedzą u nich w piwnicy, na tych maszynach robią te buty i cholewki, a Polacy to sprzedają jako swoje. I to z przerwami ta spółka funkcjonuje, zależy tam od koniunktury, bo to zimą jest lepiej, czy jesienią, na tym jest gorzej, więc ich tam wyrzucają. Oni nigdy nie mogą być razem. Znaczy oni próbują cały czas, a nigdy się nie udaje być w piątkę, więc na różne tam się dzielą pod grupy, a to dziewczyny osobno, chłopcy osobno, a to małżeństwo razem, a ci bracia osobno. I tam jest też oczywiście, ona jest w ciąży i wyrywa ze swojego dziennika kartki. Tam jest, brakuje 11 kartek, w których jest opisane to właśnie, że ona jest w ciąży i tą historię dotyczącą porodu i co się z tym dzieckiem stało. Ale dzięki temu, że mamy ten drugi dziennik, no to jakby dowiadujemy się, że ona rodzi to dziecko i ten porod, którego oni są, obiecuje jej wziąć na wychowanie, po czym tego samego dnia zabija. Miała to dziecko traci. No i z tej piątki ukrywających się młodych, to jest taki najbardziej energiczny, najmłodszy ten brat Goldstein, który tam zna trochę ludzi i on ma takie kontakty i usiłuje, właśnie organizuje te kolejne miejsca, gdzie oni mogą pobyć. No i w jakimś momencie, kiedy oni są strasznie głodni i oczywiście nie ma co jeść, to on kradnie chleb. I wtedy Polacy go łapią i go wydają do Niemcom właśnie za kradzież tego chleba. Oni zostają czworo. Siostra Mania Bursztyn, młodsza siostra, która się jest takim dzieckiem jeszcze kilkunastoletnim, nie bardzo chce zostać sama, ale oni nie mają wyjścia w pewnym momencie, muszą ją zostawić w takiej stodole na 8 dni, bo mają za 8 dni obiecane miejsce, gdzie będą mogli wszyscy razem pobyć przez chwilę. Zostaje ich trójka, zaczynają wtedy pisać dzienniki. Estela pisze swój dziennik, jej mąż Jonis pisze swój dziennik. Ten dziennik ginie niestety w trakcie, kiedy oni się przenoszą z miejsca na miejsce, po prostu wpada do wody i krzepa. No i Eli, czyli brat tego męża, pisze dziennik. Mamy dwa dzienniki, trójka dla młodych ludzi. Dożywają końca wojny. Na końcu wojny już wszystko już wreszcie Rosjanie. Eli idzie do Kałuż, do Siennicy odzyskać jakieś rzeczy. Polacy go zabijają, zostaje Estera, jej mąż i dziennik Elego i oni wyjeżdżają do Kolumbii. Nie chcą mieć nic wspólnego z Polską, nikomu nic nie mówią. Mają troje dzieci, które po śmierci matki znajdują w pudełku po butach te dwa dzienniki schowane w szafie. Taka jest historia tej wielkiej czwórki. To ja będę starał się to szybko opowiedzieć, bo chciałbym, żeby Państwo jedną książkę kupili, a warto. A już nie trzeba po prostu. Trzeba. Zmieściłaś, że właściwie nie. Więc powiem tylko Państwu, że jak Państwo pewnie wiedzą, ja wykładam historię daleko stąd w Ottawie na University of Ottawa. Parę lat temu, to było jedno z takich zdarzeń, które gdybym sam tego nie przeżył, nie uwierzył, prowadziłem magisterskie seminarium i to nie dla moich studentów, tylko takie otwarte magisterskie seminarium i w kilku tygodniach jeden z moich studentów, niejaki Jason, przyszedł do mnie i mówi: panie profesorze, moja babcia prowadziła podczas wojny dziennik, chyba to było w Polsce, a może gdzieś indziej, gdzieś we Europie. I czy może pan, ale chyba w Polsce, może pan chciałby ten dziennik zobaczyć, więc ja powiedziałem, no oczywiście, chłopcze, natychmiast dawaj ten dziennik. No i on mi dosłał skany dziennika Melanii, dziennika Molly, tego samego dnia, 70 stroniczek, czy 80, na którymi spędziłem potem całą noc, nie mogąc się od tego oderwać. I
historia jest tak niesamowita, że nie powiem jej w całości, tylko w kilku szczegółach. Mianowicie Molly miała lat 12, kiedy z Krakowa, 11, kiedy z Krakowa z mamusią i z braciszkiem i z ojczymem wyrwali z getta w Krakowie do getta w Dąbrowie Tarnowskiej, malutka miejscowość. Zresztą te trzy pamiętniki, dziennik, są owocem mojej poprzedniej książki, która traktowała właśnie o tym terenie, są niejako owocem moich kontaktów nawiązanych. Nie miałem pojęcia o istnieniu Molly, nie wiedziałem, w mojej poprzedniej książce nie natrafiłem na nią, żadne źródła nie dotyczyły jej. Więc Molly ląduje z rodziną w getcie w Dąbrowie Tarnowskiej, malutkie, otwarte getto, nędza, ubóstwo, terror. No i zaczyna pisać dzienniczek takim pięknym, swoim kaligraficznym pismem. Są skany w książce, tak? Są właśnie, zachęcam do kupna książki, są skany w książce. W 1942 roku, chyba w kwietniu, no tutaj jest skan i właśnie pisma. To są właśnie takie wynurzenia pensjonarki. Właściwie to ta wojna na horyzoncie cały czas się unosi. No i potem coraz to więcej następuje, coraz to ta groza się powoli zwiększa z tygodnia na tydzień, aż w końcu matka ewakuuje 12-letnią Molly, ewakuuje na tydzień przed likwidacją getta do zaprzyjaźnionego gospodarza, czy znanego sobie gospodarza. I tam ten gospodarz przyjmuje Molly, tą dziewczynkę 12-letnią i z jej starszą kuzynką 20-letnią, taką Heleną. I te dwie dziewczyny na początku siedzą w stodole, a potem wobec tego, że sąsiedzi zbyt uważnie przyglądają się temu, co się dzieje w gospodarstwie, ile razy gospodarz nosi wodę i gdzie i tak dalej, a on je zakopuje pod ziemią. Krótko mówiąc, wykopuje w dół, w klepisku opory, tam wsuwa jakąś taką konstrukcję drewnianą, rodzaju szafę, rzuca jakiś taki materacyk, starą pościel. I te dziewczyny tam, ta 20-letnia Helena i 12-letnia Molly, siedzą całe Boże dnie. Wieczorem ten Wiktor wójcik przychodzi po nie i pozwala im nam pójść do załatwić potrzeby swoje fizjologiczne. Mogą odetchnąć w nocy przez 5-10 minut. Wtedy też Molly, czasami za dnia też to się udaje, i wtedy ona pisze w dzienniczku, który chowa na górze, nad oborą, ma schowaną skrytkę, gdzie ma ten dzienniczek i ma długo pytam ołówek, czy dwa ołówki. I to będzie jej największy taki skarb, ten dzienniczek. I zapisuje, co się dzieje raz codziennie, a czasami raz na miesiąc, co kilka miesięcy, kiedy ma odrobinę sił. Ona słabnie, dwie dziewczyny słabną od głodu. Gospodarz boi się, potwornie się boi. Problem jest taki, że nie może ich wyrzucić, bo jeżeli je wyrzuci, też ma dylemat, trzy możliwości. Może je trzymać dalej, może je wyrzucić, a wtedy ryzykuje, oczywiście wolę twardą w ręce czyjeś i dowiedzą się ludzie, gdzie one się ukrywały. Może je zabić. Z tych trzech opcji wybiera tą, która się okazuje być dla nich najbardziej fortunną, rzecz jasna, czyli zostają u niego, ale ich warunki życia są zupełnie potworne. Ten dziennik, jak się czyta, ja po prostu nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Te kobiety, dwie dziewczyny przechodzą, są zawodzone na śmierć prawie. Ich dylemat jest taki, że one mają pieniędzy. Ich rodziny już nie żyją wtedy. Po akcji w Dąbrowie w ciągu kilku miesięcy ich rodzice i krewni zostają wymordowani w różnych okolicznościach, w tarnowskim getcie, w dąbrowskim getcie. I wtedy te dwie dziewczyny zaczynają grać jedyną kartą, jaka im została, to jest tym własnym ciałem. Ja nawet nie chcę wchodzić w psychologię tego związku. Krótko mówiąc, Wiktor Wójcik, 40-paroletni ten chłop, zaczyna regularnie współżyć seksualnie z jedną i z drugą. I one kupują w ten sposób, widać to wyraźnie, kawałek chleba, jabłko, cokolwiek, kolejny tydzień. I ta męka i ta walka o przeżycie trwa do 16 stycznia 1945 roku, kiedy wchodzi tam Armia Czerwona. I jeszcze 12 stycznia Melania jest przekonana, że umrze, bo Wiktor Wójcik już nie daje nic, zagłada jej na śmierć, myśli, że wojna się nie skończy. My wiemy, że wojna skończyła się wtedy za chwilkę już, ale 10 stycznia jeszcze nie było ofensywy zimowej. Nie wiadomo, może się dogadają, prawda? I one były już na progu po prostu śmierci. I przychodzi wolność, obie uciekają w świat po dłuższych przeżyciach. O tym już dziennik nie traktuje, a tylko jako takie, to już tego dzienniku nie mam, to muszę dodać, co w wstępie jest. Melania
do dzisiaj, Molly do dzisiaj kocha Wiktora Wójcika i w roku 88 czy 90 poprosiła Jadwaszem, żeby jej dobrodziej, gwałciciel, jak to nazwać, nie wiem, został sprawiedliwy wśród narodów świata i jest sprawiedliwy wśród narodów świata, co oczywiście otwiera różne inne pytania. To jest i Molly zresztą czeka teraz z ogromnym utęsknieniem na pierwszy egzemplarz tej książki, która jest, jak rozumiem, od Jakuba w drodze drogą pocztą lotniczą i powinna być tam w ciągu najbliższych kilku dni. Bardzo szybko. Druga jest Haja. Osoba chyba najbardziej niesamowita, znaczy nie, każda jest niesamowita. Haja, jak ją poznałem w Paryżu, była taką nastroszoną staruszką, która bardzo była nieufna na początku, potem się rozłożyła trochę. Jest to osoba tak ciężko doświadczona przez wojnę, jak tylko można być. Też ta sama okolica, tylko ona wykazała się tak nieprawdopodobną energią, że ja się zmęczyłem czytając to po prostu. Zresztą taką powiedziałem Molly, ja no, w moim miejscu ja bym się nie walczył, on po prostu poddał się i umarł, znaczy dał się zabić. Haja wędrowała z jednego getta likwidowanego, uciekała do drugiego, polując na plecach swoją staruszkę matkę, staruszka ojca, ciągnąc ich po ziemi za ręce i za nogi, dźwigając na plecach swojego dość niezaradnego męża i z jednego getta likwidowanego do drugiego, do trzeciego, znowu do drugiego, do julagów, czyli do obozów pracy, tylko nie do Polaków. Wszystkie Haji doświadczenia z Polakami są naznaczone koszmarem. Każda forma zdrady, jaką sobie wyobrazić można, pieniądze oddane, ksiądz defrauduje, po czym chce ją wydać w ręce Niemców. Dobry ksiądz Radomyśla Wielkiego. Sąsiedzi najbliżsi kradną wszystko. To była zamożna kobieta, zamożnej kupieckiej rodziny. Krótko mówiąc, w końcu ląduje u Polaków, bo już nie ma zupełnie wszystkie getta zlikwidowane, w lesie zima, straszliwe warunki, też zdrada, ucieczka. W końcu siedzi w lesie i w Ziemiankach, gdzie w roku 44, w początku 44 roku rodzi syna, którego podrzuca, nie mogąc go wychować, idąc po śniegu, bo jakby nie było dość tych nieszczęść i tragedii, swojego syna podrzuca pod stopniem chaty chłopskiej, opisuje to zresztą w tym pamiętniku. Chłopczyka chłopi przyjmują, że to jest dar Boga, bo oni stracili dziecko, choroba, przed krótką nocą zmarło im dziecko parę tygodni wcześniej, chłopczyk. Przyjmują, że to jest po prostu zastępstwo, Pan Bóg dał im dziecko. Haja wraca do lasu, łapią ją w obławie chłopi i Niemcy, i przechodzi przez męża i mordują. Ona przechodzi przez 18 prąb piekieł, przez Montelupich, Płaszów, likwidowane oświęci, Marsz Śmierci, Bergen-Belsen, no i tak dalej. I ląduje w Szwecji, pisze ten pamiętnik po to, żeby zebrać pieniądze, żeby wykupić z rąk tych chłopów swojego syna Edwarda. Zakończenie historii jest takie, dzisiaj Edward jest jednym z najlepszych psychoanalityków w Paryżu. I bardzo się lubimy też. Trzeci, a to już poza dziennikiem. Trzeci dziennik jest też strasznie ciekawy, Rylki Schenker, jedyna z tej trójki bez żadnego wykształcenia, co rzadko się zdarzało, i ona z góry wie, że w momencie likwidacji getta w Dąbrowie Tarnowskiej ona nie ma czego szukać między Polakami. Ona mówi, jak z nią mówiłem, jej polski to był polski, tak się mówi, żydłaczący, miała zły wygląd, nie miała pieniędzy i biegnie do lasu, ucieka do lasu, tam jest taki duży kompleks leśny w tej okolicy i w tym lesie kilkuset Żydów będzie walczyło, zresztą las Duleckie i ci ludzie walczą, to jest centralna wschodnia Polska, to nie jest Ukraina, to nie jest Zaporoże, to jest na interpolsku między Tarnowem a Krakowem. I te lasy są niewielkie, to są lasy takie, że na grzyby można pójść, to się nie zgubi. I tam w tym lesie Duleckim, to jest może 3 km na 3 mniej więcej, tam się ukrywa, bo mi się wydaje, około 500 Żydów na przestrzeni kilku lat i ta liczba topnieje. I ona pisze o tym, jak tam grasują te bandy chłopskie, głównie bandy chłopskie, które mordują po kolei jedną kryjówkę za drugą, za trzecią, za czwartą. I oni po prostu widać taka kostka lodu dotknięta w ręce, jak oni się. Ona zostaje w końcu jedną z tych kilkunastu ostatnich w bunkrze jakimś ocalałym i tam latuje na Haję, gdzie się spotykają i razem wpadają w ręce Niemców.
Pamiętnik Rywki został spisany polszczyzną tak wzruszającą, ona nie miała żadnego wykształcenia, ona pisała tak, jak słyszała. Więc tego z rado, za radą i z pomocą pani Beaty Binko, która zrobiła niesłychaną pracę nad tym pamiętnikiem, to trzeba było troszeczkę jednak w tym tylko wypadku jednak to spisownie poprawić troszkę, bo po prostu tego nie można było inaczej zrozumieć. Ale jest to wzruszający, niesamowity też tekst. Także... Lektura takich świadectw jest ogromnie ryzykowna. To jest wielkie ryzyko, które się podejmuje, jeśli chcemy czytać te dwie książki i siedem świadectw, to jest wielki ciężar. Chcę też jakby na to zwrócić uwagę. To nie jest lektura łatwa i przyjemna i to tak naprawdę nie czytamy tych świadectw po to, żeby dowiedzieć się, jak przebiegała historia zagłady. Bo my wiemy, jak przebiegała historia zagłady. My czytamy te świadectwa po to, żeby ocalić w tym akcie czytania tych ludzi, którzy, jak Państwo zauważyli, za najważniejsze uznali zapis tego świadectwa. Przecież oni byli w warunkach granicznych, w warunkach takich, które no, po prostu skazywały ich na śmierć. Nie tylko dlatego, że wszyscy ich ścigali, no, albo że wszyscy ich gdzieś wyrzucali, tak? Że oni nie mieli nic do jedzenia, że było zimno, że były choroby. To było coś, co stawiało ich no, bezpośrednio, prawda, wobec śmierci. Nagle okazało się, że jest coś ważniejszego niż walka o życie. I może właśnie ten zapis to jest to, co jest najważniejsze, co ich ocaliło. Dlatego ja się chciałem zapytać się was, nie, kocham, przynajmniej jest. No to bańczyć, zaraz protestować. Zadać się teraz to trzecie pytanie. Dla kogo one pisały? Więc powiedzmy przecież. My tutaj z Jankiem streściliśmy losy naszych bohaterów. To była siódemka kapitalnych ludzi. Też tak bez przesady, że to jest wszystko takie straszne i że tutaj... No jest straszne, no ale bez przesady. Nikt z Państwa, kto tu przyszedł i kto zna nasze książki, nie spodziewa się, że będziemy bajki będą Ci opowiadać, prawda? Znaczy jakby... To jest dla dorosłych ludzi, do zniesienia taka lektura. Ona ma same dobre strony. Jest ważna, jest mądra. Dowiadujemy się mnóstwo rzeczy. Dowiadujemy się, jeśli o mnie chodzi, dowiadujemy się przede wszystkim, czy też właściwie potwierdzamy po raz kolejny naszą intuicję, czy wiedzę, czy przeczucie, że to, co jest w życiu najważniejsze, to są relacje z innymi ludźmi. Dosyć to jest banalne, ale w momencie, kiedy to się rzeczywiście dzieje w sytuacjach skrajnych i kiedy widać, jak nieprawdopodobnej energii, czy ta haja, o której Janek mówił, ta, która dźwiga tą rodzinę na plecach, żadne z nich to nie przeżyło, gdyby było samo. Oni zdobywają się na zupełnie nieprawdopodobne czyny, dlatego że mają kogoś, kogo kochają, kogo muszą chronić, albo o kogo muszą dbać, albo kto jest dla nich ważny i mają motywację do tego przetrwania. Więc w tym sensie to nie jest smutna lektura. Nie, ja nie powiedziałem, ja nie użyłem słowa smutna. Znaczy, to jest ryzykowna. Znaczy, jeżeli mogę skoczyć słowo jako historyk, będę troszkę tutaj trzymał się papieru bardziej. Jest takie powiedzenie, że jednym z tych nie tyle błędów, ile skutków tragedii jest to, że Hitler postanowił wymordować najbardziej literacko uzdolnioną część ludzkości. Wobec tego ci ginący Żydzi mieli ten imperatyw, niesłychany imperatyw, świadomość tego, że dzieje się coś no, niespotykanego, po prostu coś, czego nie było wcześniej, to trzeba utrwalić. Jest w tym pamiętniku, popytałeś się, dla kogo pisali, więc trzymam się tutaj tego pytania. Więc w tym pamiętniku tej bardzo prostej dziewczyny, tej Rywki, która bez żadnego wykształcenia, ona zapisuje tym fonetycznym, potomantyczną polszczyzną,
mówi, że jak już tam wymordowali połowę ich ziemianki, oni uciekli do nowej ziemianki, wykopali w styczniu gołymi rękami, właściwie wydrapali z ziemi tą dziurę, wrzucili jakieś tam trociny, coś tam zapalili, jakieś by się ogrzać i wszyscy siedli i zaczęli pisać dzienniki. I ta wizja, jak tych kilkunastu Żydów i Żydówek siadają wokół tego, tej jakiejś tam, ja nie wiem, ogniska koło tej rury pewnie wystającej z ziemi i zaczynają pisać dziennik, bo wiedzą, że to jest to, co oni muszą zrobić. Także to w części odpowiada na pytanie, dlaczego, to jest ten absolutny imperatyw. A po drugie, to jest chęć przekazania w tym wypadku też dzieciom, znaczy świadomość tego, że te dzieci powinny coś wiedzieć. To jest ciekawe, że w dwóch wypadkach powstały dzienniki po polsku i po angielsku. I no, nic wspólnego ze sobą. Dzienniki po polsku są napisane szczerze, otwarcie. Melania spisała wersję zgodną z linią partii, potem po angielsku dla dzieci, która ma bardzo mało wspólnych, stycznych elementów z dziennikiem, który pisała podczas wojny. Także z jednej strony świadomość tego, że trzeba utrwalić to koniecznie i absolutnie, a po drugie oczywiście przekazać tą wiedzę potem dzieciom najbliższym. No ale na przykład Bramka pisze z nudów dziennik. Czy to też jest taka motywacja i to jest nuda w kryjówce też jest torturą i jest zabójcza i to też jest oczywiście oprócz tych wzniosłych motywacji, że oni chcą przekazać i w wielu dziennikach, szczególnie ludzi, którzy się na przykład samotnie gdzieś ukrywają, jest taki motyw, że oni się obawiają, że są naprawdę jedynymi Żydami już na świecie, że żaden inny Żyd już nie będzie. Ta konieczność przekazania jest, ale właśnie są też inne motywacje. No na pewno pisanie z nudów jest też bardzo dobrym zajęciem i czemu nie? A na pytanie, do kogo oni piszą, to ja myślę, że oni piszą do państwa. To była ich motywacja. Oni tak by chcieli, żeby właśnie ktoś przeczytał. Myśmy już przeczytali, powiedzieli, no to teraz państwa powiedzą. Tak, ja też jestem przekonany, że dla was to piszą i dlatego oddaję państwu głos i proszę o zadawanie pytań, czy jakieś podzielenie się jakąś refleksją. Tutaj był może ktoś podał mikrofon, prawda? Także zapraszamy. Mam jeszcze przecież czas, bardzo proszę o jakąś wymianę zdań, refleksji, pytań. Ja wiem, że państwo nie czytali jeszcze tych książek, bo to dosłownie jedna z nich chyba dzisiaj nawet, dosłownie dzisiaj z księgarni przyjechała, no ale... Z drukarni. Przepraszam, z drukarni. Mnie interesuje, Janku, co się stało z tymi, z relacją między tymi dziewczynami po wojnie. Czy one się spotykały, czy się przyjaźniły, czy rozmawiały o tym ze sobą, czy nigdy nie mówiły, co się działo dalej między nimi? Znaczy, jest tak ciekawe, że jak Molly mi się, że tak powiem, objawiła, ona mieszka w północnym Toronto, Vaughan, to jest taka bardzo żydowska dzielnica Toronto, i ona nie znała, ona słyszała od pozostałych tej dwójce, ale nie znała, które były starsze, gdzie indziej. Natomiast Rywka ukrywała się z Kają, znały się, były z jednego sztetla za Domyśla Wielkiego, i one nigdy po wojnie nie miały chyba nawet ochoty ze sobą rozmawiać. Wiem, że nigdy się nie spotkały po wojnie. Były świadome tego, że gdzie są, ale nigdy się do siebie nie odezwały. I co jest ciekawe, 2-3 miesiące temu doktorant z Toronto, z którym ja współpracuję, Tomek Frydel, próbował nawiązać kontakt między wówczas już 95-letnią Rywką, a jej kolegą, bardzo bliskim kolegą z bunkra mieszkającym pod Tel Awiwem. I oni po raz pierwszy wtedy mówili ze sobą po 75 latach. Natomiast rzeczywiście oni stronili, znaczy one stroniły od siebie, z tym, że muszę powiedzieć, że Chaja, ta z Paryża,
była osobą tak strasznie poranioną tymi doświadczeniami okupacyjnymi, szczególnie wyrwaniem tego dziecka potem po wojnie, które nie poznało i to były dziwne relacje. Zresztą dziecko, które zostało wyrwane tym chłopom, to zamieścili go oddać, to była dzika awantura, to była kobieta głęboko poraniona i ona już nigdy nie miała z tymi dziećmi kontaktu, dobrych nawiązań, zresztą z swoim drugim dzieckiem też, także one się nigdy nie spotkały, a Melania i Haja mieszkały od siebie o 3 ulicy. Melanie Helenę. Nie, nie wiem. A te dwie co? A te dwie, przepraszam, nie zrozumiałem ciebie. Myślałem, że to są ziemiance były razem. Więc te dwie, jedna Helena pojechała mieszkać do Nowego Jorku, wyszła za mąż i dobrze się po jej powodziło, że tak można powiedzieć. Natomiast też nie miały żadnych kontaktów po wojnie. Teraz ich wnuki zadzierzgnęły jakąś tam mieć kontakt między sobą. Kto z Państwa chciałby jeszcze? O, Pan tutaj. Dzień dobry. Ja znam Państwa książki i mam takie pytanie, czy teraz, kiedy Państwo widzą, jak ta prawda, która jest w tych książkach, kompletnie się nie przebije, jaka jest skala zakłamania? Właściwie od czasu, kiedy odwiedziłem, szczególnie dla mnie tym takim gwoździem do tej trumny mojego dobrego samopoczucia, była wizyta w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. I od tego czasu ja już zwątpiłem kompletnie. Także jeżeli chodzi o działalność apostolską, że się wyrażę, tego rodzaju. Natomiast to absolutnie nic nie zmienia z punktu widzenia konieczności, imperatywu dzielenia się wiedzą, która jest w zasięgu ręki po prostu. Tylko czy zwątpiłem, czy Wasia już dawno tłumaczyła mi, że to nie ma znaczenia, czy ktoś to przeczyta, czy nie. Ważne, żeby to leżało tam do wzięcia. Ja się dawniej nie zgadzałem, teraz się mam trochę bardziej z tym zgadzać. Bardzo mi to miło słyszeć, bo ten zawsze taki skala apostolstwa to była zawsze punktem dyskusji między nami. Nie tylko takiej możliwości wpływu, co do którego my nigdy nie mieliśmy złudzeń, ale też takiej potrzeby, czy my w ogóle chcemy. Ja nigdy nie chciałam. Jakoś mi się wydawało, że to nie ma znaczenia. A Janek miał zawsze bardziej taką może nadzieję, że możemy zmienić ludzkie postawy, czy możemy zmienić właśnie, że edukacja ma sens. No zobaczymy. Zobaczymy. Znaczy właśnie to jest to, że im więcej wiemy, znaczy jako społeczeństwo polskie, tym bardziej nie chcemy wiedzieć. Albo im więcej informacji jest w zasięgu ręki, tym bardziej do ręki nie chcemy po tą informację wyciągnąć. Jedno słowo. Wydaje mi się, że był taki moment w Polsce, przełom lata 90., przełom lat 90., 2000, kiedy się wydawało, że będzie inaczej, prawda? I dlatego też pytam o to zwątpienie, bo wtedy można było wierzyć w to, że ta prawda się przebije i że coś się zmieni, prawda? Dlatego o to pytam, bo teraz ja widzę wyraźny regres, prawda? Jest gorzej. Właściwie to są takie klimaty historyczne niemal 68 roku, kiedy się właśnie wyciągało te świadectwa tych Żydów, którzy nie wyjechali. Zmuszało się wręcz do tego, żeby poświadczali, jacy Polacy byli wspaniali i jak było pięknie w czasie wojny, prawda? Tak, no, można mieć nadzieję, prawda, że to jest 2 kroki do tyłu i potem znowu jakiś mały krok do przodu się zrobi. Nie jesteśmy w stanie tego... Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, nie mamy na to wpływu, natomiast mamy wpływ tylko i wyłącznie na to, żeby przyzwoicie wykonywać swoją robotę. Jakby niezależnie od okoliczności, prawda, staramy się to robić i może kiedyś, prawda, że mamy taką nadzieję, też bez przesady, że to się komuś kiedyś przyda, tak? I że ten kanon jest, i że kanon się tworzy, że te świadectwa zagłady, które uważamy za cenne, ważne, istotne, że one już zostaną, prawda? No jeszcze się książek nie pali w Polsce, także jeszcze... Ja jeszcze sobie pozwolę jedno zdanie i odpowiem na Pana pytania, czy spróbuję. To jest bardzo ważne pytanie, bardzo cenne, dla kogo my piszemy, prawda?
tak? I ja bym powiedział tak, byłem ostatnio w Krakowie na takiej konferencji o polskiej pamięci, bardzo dobrej konferencji. I między innymi tam wypowiadali się psychologowie społeczni, prezentując właśnie swoje wyniki swoich badań, bo to jest przecież to, to jest takie instrumentarium olbrzymie, oni mają te próby ogólnopolskie, badają, stawiają różne pytania, ale konkluzja była taka, że właściwie ani książki Grossa, ani książki Centrum Badań nad Zagładą Żydów nie zmieniły nastawień społecznych. Prawda? I że to jest nieskuteczne. I że to jest wprost przeciwnie, można nawet powiedzieć, że narasta, że to jest jakaś taka reakcja kontr, prawda, obronna. Ale dla mnie to w tej chwili to nie jest istotne. Dla mnie istotna jest ta kategoria skuteczności. Ja z tym polemizowałem właśnie w Krakowie. To chciałem dosłownie w jednym zdaniu to powiedzieć. Bo czy historiografia ma być skuteczna? I w ogóle co to znaczy? Że historyk pracując, prawda, i publikując swoje wyniki swoich badań ma być skuteczny czy nie? Czy taką kategorię, czy takie kryterium mamy stawiać? No my nie jesteśmy skuteczni, można by powiedzieć. Ale czy my mamy być skuteczni? W jakim sensie? Myślę, że tu wrócił do tego, co mówiłaś. To znaczy jest inne kryterium pracy. No to jest takie bardzo, powiedziałbym, staroświeckie może i takie wręcz gdzieś pachnące naftaliną, prawda? Ale takie, no żeby robić porządnie właśnie swoją robotę i przede wszystkim znowu posłużę się jakąś kompletnie nie anachroniczną kategorią, żeby starać się docierać do prawdy po prostu starać się docierać do prawdy i to publikować, być wobec siebie uczciwym, wobec siebie uczciwym. No a ta przygoda z naszymi książkami i z innymi książkami o historii, o tej najboleśniejszej historii, to już jest jakby nie od nas zależy, prawda? No to tak jak kobieta rodzi dziecko i później to dziecko rośnie i... To tylko tyle chciałem powiedzieć. Ja jestem kompletnie zaskoczona poziomem świadomości, jaki się ujawnia w tej dyskusji, muszę przyznać. Dlatego, że zagłada jest taką monstrualną zbrodnią, którą nie wyprodukowała natura ludzka, społecznie i kulturowo. Prawda? Na przykład drobiazg, wszyscy ci straszni ludzie, którzy się składają na kontekst tych opowieści, chodzą do kościoła, prawda, co tydzień, prawda, pobierają jakieś nauki moralne, spowiadają się. No? I widzimy, jak te sprawy nie tylko nie kolidują, ale wiemy dzisiaj, że istnieje bezpośredni związek związek. Po prostu tym, co wygenerowała antysemityzm, była religia dominująca. Wygenerowało, transmitowało, utrwalało, wzmagało, legitymizowało moralnie. Krótko mówiąc, może powinniśmy raczej pomyśleć nad tym, co nam ta pula wiedzy rzeczowej, co nam ona mówi o kulturze, w której dłonie to się rozegrało. I ta kultura się do dzisiaj nie zmieniła, tak? Jeżeli patrzymy na tak zwany dyskurs, czyli język mówienia o zagładzie po tej stronie aryjskiej, przez często autorytety społeczne, moralne, intelektualne, ten język, ta opowieść się nie zmieniła, a tymczasem ta opowieść też produkowała scenariusz zagłady, tak? Właśnie powielając uprzedzenia, prawda? Jakby tym ginącym odcinała, tak samo jaką rolę w ogóle odgrywało w tym całym scenariuszu przekonanie, że Żydzi są skazani na zagładę. Tak? To zresztą Naukowska o tym pisała w opowiadaniu przy torze kolejowym. Także wydaje mi się, że centrum ma kolosalną rolę do odegrania, ponieważ dysponuje bardzo potężnym głosem, jest malutkie, ale ma ogromny prestiż.
ogromny prestiż, który w ogóle wykracza poza granice Polski i to, co centrum powie, jest słyszane, jest niezmiernie ważne, a wiemy, że nie takie rzeczy ludzie na świecie zmieniali, prawda? Do dzisiaj byśmy żyli w ustrojach niewolniczych, do dzisiaj by nie było demokracji, do dzisiaj, prawda? Do dzisiaj by nie było w ogóle pewnych idei w powietrzu i też potem ich przełożenia na urządzenia społeczne, na stosunki społeczne. Nie byłoby, prawda? W Polsce akurat zdarzyło się tak, że kompletnie w momencie wkroczenia pierwszego PiS-u i tego, co zrobił Giertych z edukacją, nigdy już potem tej decyzji Giertycha nie odkręcono, nie wprowadzono edukacji antydyskryminacyjnej. Czyli tego wszystkiego, co o czym dzisiaj mówimy, czy też co przeciwdziałałoby transmisji postaw. Także to nie jest tak, że musimy mieć ONR w szkołach naprawdę. I w ogóle, że ONR musi być legalny i prawomocnie obecny w debacie publicznej, ponieważ Bóg tak chciał. Więc ten głos centrum jest niesłychanie doniosłym głosem. Bardzo szkoda, że rzadko go słychać. I druga rzecz to tworzenie jakby alternatywnej w ogóle przestrzeni, ponieważ dzisiaj badacz, który się zajmuje zagładą, antysemityzmem, po prostu nie ma dokąd pójść, tak? Jest coraz więcej badaczy niezapraszanych, niedrukowanych i tak dalej. I centrum też właśnie mogłoby stać się centrum, tak? I mogłoby tworzyć, przepraszam chyba, no sorry, proszę. Nie, ja chciałem, żebyś inny. Proszę. Ja też o tym mówię, co się dzieje, prawda, na przykład jak kobieta zawsze mówi za długo. Tak, Elu. Elu, jest kolejność, jest jednak taka zasada pewnej dyscypliny czasowej. Myśmy się starali trzymać tej dyscypliny i kolejność zgłaszających się osób do wypowiedzi. Teraz, jak wiem, Krzysztof Persak. I potem Małgosia, i potem pan, tak? Bo wiedziałem, że Małgosia przyszła. Moje pytanie jest takie zapisane, ale mnie zaciekawiła taka rzecz. Częściowo żeśmy się dowiedzieli, ale nie do końca. Jakie były losy tych dzienników, jak one przetrwały, gdzie przetrwały, gdzie się znajdują i tak dalej. O niektórych usłyszeliśmy, o innych nie, być może one też mają jakieś ciekawe historie. Natomiast jeszcze się odniosę króciutko komentarzem do kwestii skuteczności, nieskuteczności, wpływu apostolstwa i tak dalej. No powiem tylko tyle, jakby tych książek nie było, to by ludzie ich nie przeczytali, a jednak jest pewne kwantum ludzi, którzy je przeczytały i przynajmniej w ich głowach coś zmieniły, a mówię to po wygłoszeniu cyklu wykładów dla nauczycieli na prośbę Muzeum Żydów w Polin, gdzie właśnie treścią tych wykładów, moich wykładów, było właśnie to, o czym centrum pisze w swoich książkach. I widać było, że byli ludzie, którzy te książki czytają, to nauczyciele, więc to ma pewien ciężar ratunkowy. Słuchaj, ja powiem o tych dwóch dziennikach, o których nie mówiłam. Prawda, Siekierka pisała w zeszytach, potem te zeszyty walały się po podłodze, dzieci robiły jakieś rysunki w tych zeszytach, kilka z nich przepadło, zostało zdewastowane. Trzy się uratowały, kiedy Brandla poszła do Centralnej Komisji Żydów Polskich złożyć relację o swoim przetrwaniu, to się okazało, że u niej w domu właśnie na podłodze trzy zeszyty jeszcze pisane w czasie wojny są. Ona miała nawyk pisania i ja w książce oprócz tych zeszytów trzech uratowanych umieściłam jej relacje powojenne, dwie, bo ona później taką długą relację powojenną złożyła, jak również dzięki temu, że odnalazła mi rodzinę w Izraelu, dostałam od nich zeszyty, które ona zapisywała w latach 50. i 60. w Izraelu. Pisała po polsku przepiękne wiersze. Pisała takie rozmaite, luźne wspomnienia, różne refleksje. Dzieci tego nie wyrzuciły, chociaż tam już nikt po polsku w tej rodzinie nie mówi, ale dzięki temu, że tego nie wyrzuciły, to pomogłam mi tego opublikować. Adam Kamienny, który był w czasie powstania w Warszawie, zakopał swój dziennik na tej Pradze i po powrocie na wiosnę do Warszawy odkopał. Zeszyt
zniszczony, częściowo nieczytelny, gdzieś w domu był. Nie wiadomo, co się z nim stało, kiedy się odnalazła jego rodzinę, jak chciałam to opublikować, to się okazało, że oni marzą o tym, żeby odnaleźć te wspomnienia, bo ojciec przed śmiercią prosił ich, żeby przetłumaczyć na angielski na albo na hebrajski, żeby dzieci i wnuki mogły przeczytać. Że rodzina straciła kontakt z tym dziennikiem, natomiast oczywiście w archiwum Yad Vashem, nad którym nikt nie panuje, nikt nie ma kontroli, ten zeszyt sobie od lat 60., znaczy nie zeszyt, maszynopisowa wersja tego dziennika leży sobie od lat 60. I to było takie szczęśliwe połączenie, że ja mogłam rodzinie ten odzyskany poniekąd, niestety tylko w maszynopisowej wersji dziennik też przekazać. Więc jeżeli chodzi o Molly, to powiem Państwu, że dzienniczek jej leży w żółtej kopercie na moim biurku w Waszyngtonie w Holocaust Museum i teraz właśnie pracuję nad Molly, żeby zgodziła się go, ona mi go dała w prezencie, a ja chcę, żeby ona go dała uroczyście w prezencie do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, bo oni tam zabiegują się tym dziennikiem lepiej niż będę mogła zrobić. A z kolei pamiętnik Rytki tej staronto drugiej nie mogłem go dłuższy czas tknąć i rodzina, ona mi zakazała. Przy stole siedząc waliła piąstką w stół denierze, nie? Dowiedziałem się w końcu od jej syna, jaka była przyczyna. Otóż Rywka w swoim pamiętniku napisała, że była 2 tygodnie w likwidowanym Auschwitz, a była 10 dni i bała się, że jak to wyjdzie na jaw, to jej Niemcy odbiorą 40 euro czy 50, które miesięcznie jej wypłacali. Także ten dziennik taki rozwój. W czuczulskim żołnierze Elając ten nie dokończyła swojej wypowiedzi. Myślę, że to niedobrze się stało. Także oddam jej część swojego czasu. Natomiast ja chciałam odnośnie tej skuteczności, czy jakby efektów no, tego, co się pisze, prawda, bez cenzury, czy bez oglądania się na jakieś polityczne wskazówki. To, o czym mówisz, Jacku, że wzrost tych nastrojów, niechęci itd., itd. No, w różnych badaniach socjologicznych, między innymi 2 lata po ukazaniu się Sąsiadów, w badaniach nad antysemityzmem, socjologicznych badaniach, wskazywano, że ten poziom antysemityzmu utrzymał się pomimo zmiany różnych wskaźników, które wydawałoby się zmniejszą te wskaźniki. A z drugiej strony jednak wydaje mi się, że to jest równie ważne niż to, że mówimy, prawda, o tych nastrojach, o tym strasznym braku zaufania, niechęci, ONR-ze i tak dalej, no, że jednak następuje wzrost tych postaw antysemickich i że ta skuteczność, o której mówi pan Krzysztof Korsak, również jest w tym, że są całe środowiska młodych ludzi, środowiska pojedyncze osoby w różnych miejscowościach, w różnych społecznościach lokalnych, gdzie to zainteresowanie, ta dbałość o prawdę przeszłości no jest jakby rozwijana, kontynuowana, że jest sporo młodych ludzi, którzy chcą się tym zajmować, dla których to jest ważne, którzy podejmują takie wysiłki badania mikrohistorii, właśnie tych losów pojedynczych ludzi, rodzin, no tego, żeby te społeczności, w których kiedyś ci ludzie żyli, żeby te społeczności niejako przyjęły z powrotem tych, którzy kiedyś tam żyli. Także ja rozumiem, że większość, że dominujące tendencje są takie, a nie inne, ale jednak warto mierzyć wartość tych wszystkich prac również tym, że no właśnie jednak gdzieś to zasila pewne ziarno. Ziarno zasiada. Tak. Ale to słyszałam, tylko wrócę, skoczę słowo do tego, co mówiła Ela Janicka. Absolutnie miałaś rację w tym, co mówiła, że te wzory postępowania i schematy kulturowe powielają dalej ten sam stereotyp i to jest w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że wbrew temu, co mało się mówisz, że na dobrą sprawę w Polsce dzisiaj istnieje
chciałbym się mylić. Istnieje jeden, jedyny element, który łączy ludzi od dalekiej lewicy po skrajną prawicę. To jest upamiętnianie własnej wspaniałej przeszłości. Przykład tej chwili dla mnie szczególnie odejść. I to jest ta, jak to pisałem 40 już razy, wąska wkładka, na której spotykają się ludzie z Radia Maryja, z ludźmi z SLD, powiedzmy sobie, już nie mówię o reszcie. I teraz jak ja patrzę na statystyki, na przykład, że 60 parę procent Polaków dzisiaj wierzy, że naród polski cierpiał równie bardzo albo więcej od niedzielnych żydowskich w latach wojny, a to jest to dla mnie niesłychane, wbrew temu co przeczytałaś. Nie, ta grupa, krótko mówiąc, jest niewielka ludzi, którzy się mieszczą w tych procentach. Także ja uważam, że ten schemat przeżył wspaniale, ten schemat, też ten problem żydowski w dalszym ciągu też definiuje ludzi. Ja mogę kilka pytań zadać, odniesienie do pewnych faktów podczas wojny i ja wiem, jak mogę tych ludzi ulokować na płaszczyźnie politycznej dzisiaj. To jest absolutna aberracja. A powiem tylko, że metafora wąskiej kładki to jest metafora autorstwa Jana Karskiego z jego raportu z lutego 40 roku, że to jest ta kładka jedyna, która łączy najeźdźców z najechanymi. Od czasu, kiedy czytałem Dymy nad Birkenau, gdzie było łatwo odnaleźć, kto jest czemu winien, do dzisiaj minęło wiele lat. I nie dziwię się, że pani przerwano, chociaż nie mówiła tak, jak ja bym chciał. Ale to, co mówiła, mi się podobało. Dlaczego? Postawiła sprawę pamiętników w zupełnie szerszym aspekcie. Stąd może najpierw do pamiętników. Ja myślę, że to, co państwo robicie, to bardzo dobrze. Tym bardziej, co jest ciekawe, że sięgacie do pamiętników, które są pisane po polsku. Byłem na jednym spotkaniu kilka lat temu, gdzie też tam dyskutowano na te tematy, oczywiście w innym gronie, i zarzuciłem, że bardzo dobrze jest dyskutować o problemie, tylko dobrze, gdyby się ktoś nauczył najpierw czytać od prawego do lewego. Połowa rozumiała, połowa nie, ale przyszedł asystent, spytał się, jak się nazywał, czy mam miejscówkę, wziął telefon i więcej mnie nie zaprosił. To nie jest tak, że jedna grupa czy druga grupa mają jakieś swoje spojrzenie. I od razu do tego, co pan powiedział przed chwilą, że Polacy i Żydzi mieli zupełnie inne losy. Polecam pouczającą lekturę dwóch encyklopedii. Jedna wydana w latach 60. nie pod odpowiednim czasem pisze, że zginęło 6 milionów 28 tysięcy mieszkańców Polski, w tym 3 miliony Żydów. To zostało podważone w czasie dyskusji nad filmem Nasi Ojcowie, Nasze Matki, kiedy jeden konsultant tego filmu, który się przedstawił, że jest niemieckim Żydem, powiedział, że tą liczbę narzucił Berman. Polski dziennikarz Gazety Wyborczej potakiwał na klęczkach, że to jest wszystko prawda. I byłoby wszystko dobrze, gdyby nie to, że ukazała się 21-tomowa suplementem encyklopedia wydana przez Gazetę Wyborczą, gdzie ku zdumieniu przeczytałem, że zginęło 5 milionów 600 tysięcy, w tym 2 miliony 800 tysięcy Żydów, a zatem równo. Nikt nie zadał do tej pory żadnego pytania przez te lata, dlaczego nagle mniej 200 tysięcy Żydów i mniej 228 tysięcy Polaków zginęło. Ale nie mówię tego po to, żeby rozpętać dyskusję, żeby się wzajemnie przerzucać takimi czy innymi hasłami. Chcę pokazać, że dyskusja na ten temat wcale nie jest taka prosta, że badania cały czas trwają, że są różne spojrzenia. To jest jedno. I drugie. To, o czym pani mówiła, moja sąsiadka. My powinniśmy zobaczyć, jaka ta kultura tych ludzi, którzy zostali wrzuceni w piekło. I nie ma pretensji o to, że ktoś bada te sprawy. Jest zupełnie co innego. Jak my tu wszyscy siedzimy, nam nie trzeba tłumaczyć, co to było. Bo ja sam pamiętam, jak jechałem przez Chłodną tramwajem i widziałem z jednej strony i z drugiej strony jedno, tylko i drugie. Ale czytelnik amerykański, angielski czy niemiecki nie ma zielonego pojęcia o tym. On dostaje od nas gotowy produkt, czysty, i on od razu mówi, tak,
Polacy mordowali Żydów. A dlaczego? No bo ich lubią mordować. I mnie się wydaje, że brak spojrzenia tego cechuje niestety grono badaczy polskich. A dlaczego o tym mówię całkiem świadomie? Byłem na kilku spotkaniach, gdzie byli delegacje. Nie, panie, pan pozwoli, że zaraz kończę. Ja pozwolę. Tylko ja panu pana musi... Byłem na spotkaniu, gdzie był uczony z Izraela. Byłem na spotkaniu, gdzie był uczony z Niemiec, z Berlina. Byłem na spotkaniu, gdzie był uczony z Francji, właśnie na różnych spotkaniach i Muzeum Polin i tutaj. I pamiętam ogromną konsternację w Muzeum Polin, kiedy na proste pytanie, które postawiła pracownica muzeum do tego Niemca, dlaczego na zdjęciach z Lichtensteinu nie ma Niemców, odpowiedział, bo ich po prostu nie było. Kończę. Wydaje mi się, że jeżeli my nie spojrzymy, jakby powiedział tak, nie wyjdziemy z siebie, nie spojrzymy na ten problem, który nas wszystkich dotyczy, trochę tak z perspektywy takiej, jak nasi przyjaciele z innych krajów, to my nic się nie zrozumiemy. I stąd mi się wydaje, że takie spotkania dzisiaj są potrzebne. I szanuję swoje poglądy, natomiast powiem tak, No, mnie też się wydaje, że spotkania są potrzebne, ale chciałbym do tego, Jacku, co mówisz o prawdzie, że wszystkim nam zależy na dotarciu do prawdy i zawsze człowiek słucha czegoś, czy czyta, no to w kontekście tego innych lektur. Więc ja akurat w tej chwili czytam ostatnie rozmowy z Józefem Ratzingerem, które zostały przeprowadzone przez jego adoratora Petera Zywalda. To już jest chyba czwarta książka. I to jest bardzo ciekawa lektura. I chciałbym powiedzieć parę słów o tym, że Ratzinger tam na pewne pytanie mówi, że on najbardziej się czuje współpracownikiem prawdy. Takie motto jako biskup miał i chciałbym mieć to samo motto na nagrobku. I w pewnym momencie Zewald go pyta, ojcze Benedykcie, bo tak się do niego zwraca teraz, czy te lata okropne wojny po dojściu Hitlera do władzy, dlaczego ojciec o tym nie napisał nigdy nic? I Ratzinger odpowiada, to jest temu, że jego przyszłość interesuje przede wszystkim. I to jest bardzo, mi się wydaje, znamienne. I teraz chciałbym to skontrastować z jego rówieśnikiem, też teologiem niemieckim, Johannem Baptistem Metzem, który właściwie całą swoją teologię tworzy, pisze po Auschwitz. Mówi, że bez uwzględnienia tego doświadczenia moja teologia nie ma sensu. I teraz to nie jest jakoś pytanie do was, ale tak się zastanawiam, co sprawia, że to samo doświadczenie człowieka o bardzo podobnej biografii jest właśnie albo pomijane, wymazane, nieistniejące. Myślę tutaj o tym, co Benedykt XVI powiedział w Auschwitz, że to naród niemiecki był pierwszą ofiarą tych zbrodniarzy, którzy zniewolili Niemcy. Właśnie tacy, którzy przyjechali z Marsa i zniewolili cały naród niemiecki. I drugi, który jakby z wnętrza tego doświadczenia mówi, nie, ja jako katolik, jako chrześcijanin muszę się z tym zmagać. Trochę nawiązuje do tego, co Ela mówiła. Jak to włączyć to doświadczenie, które jest naszym doświadczeniem, tylko właśnie waszych bohaterów, żeby to nie było właśnie polaryzujące, żeby to sobie, no nie, no tak. No to ja, no było pytanie. Ja jakby nie odpowiem wprost, ale zafrapowało mnie to, co powiedziałeś o tej przyszłości, która interesuje ojca Ratzingera, jeśli tak można powiedzieć. Otóż ja mówię tu, że wracam z Krakowa z bardzo takiej energetyzującej konferencji
I na tej konferencji występował Jan Sowa, pewnie znany niektórym z Państwa człowiek, i on się określa jako anarcho-komunista. I on właśnie powiedział dokładnie to samo co Ratzinger, dlatego to mnie zastanowiło. On powiedział, bo to była konferencja o pamięci Polski. W związku z tym o tym, jak pamiętamy przeszłość i o tym, jak ważna jest ta przeszłość dla teraźniejszości i jak ją właśnie profilujemy, jak ją sobie opowiadamy. A on mówi, mnie nie interesuje przeszłość, mnie interesuje przyszłość. Więc to jest ciekawe. No a wiesz, doświadczenie Holokaustu, które zwraca Metza do korzeni chrześcijaństwa i w ogóle zmusza go do takiej zasadniczej rekonstrukcji, czy powiedziałbym dekonstrukcji chrześcijaństwa, mi się wydaje, że to jest ten kierunek. Eskapistyczna ucieczka Ratzingera do przyszłości jest chyba niczym innym jak eskapistyczną ucieczką. Ale wiem, że Andrzej się zgłaszał teraz i później Elu, później się oddał. Ja ci nie przerwałem. Ale Jan Sowa o przyszłości napisał, pan to powiedział, proszę bardzo. Ale Jan Sowa się wyrzekł tej książki. Powiedział, że gdyby mógł jeszcze raz powtórzyć ten czas, to by jej nigdy nie napisał. Ja mam tylko do Janka bardzo krótką uwagę, żebyśmy troszkę tak nie przesadzali. W poprzednim roku AIRA, czyli Agnotasko, z Obradową na Węgrzech, w tym roku obradujemy w Rumunii. Identycznie te same problemy. Wąska grupka, która coś publikuje, naświetla, budzi debaty. Czasami jak na Budapeszcie bardzo gorące i absolutna nowa fala reakcji, czyli po jakimś tam fali dyskusji, jakieś później przemilczanie i prawica dochodząca do głosu i tylko własne cierpienia, i Węgrzy są, też postawili sobie przecież pomnik, że są narodem okupowanym, który bardzo wycierpiał, no bo wycierpieli na wschodnim froncie, prawda, bardzo, to prawda. I Rumuni podobnie stracili pod Stalingradem ogromną armię, tylko w innym kontekście. No więc nie jesteśmy tu wyjątkiem, gdybyśmy operadowali w Czechach i na Słowacji, prawdopodobnie bardzo podobna strukturalnie sytuacja by miała miejsce. Dziękuję. To teraz chciałbym, Elu, jeśli mogłabyś, potraktuj to jako przerwę na reklamę. Ja zanim oddam mikrofon Eli, to tylko powiem, że ja wcale nie przerwałem, tylko ją delikatnie pogodziłem po ramieniu, żeby dać jej znać, żeby powoli kończyła. A Ela sobie sama przerwa. Ela jest bardzo wrażliwa. Opiera jest sama sobie winna. Tak, to też jest taki schemat, ale dość tradycyjny. Ty nie jesteś ofiarą. Nie, nie, ja podziękuję za tę erratę, czy i może po prostu zorganizujemy osobną debatę w takim razie, gdzie będę miała możliwość się wypowiedzieć i powiedzieć to wszystko, co będę chciała. No, dość surowo nas potraktowałaś, muszę ci powiedzieć. Nie wiem, na ile zasłużyliśmy na to. Nie wiem, na ile zasłużyliśmy na to. Wiesz doskonale jak ja, bo uczestniczysz w niezliczonej liczbie debat, że głosy w dyskusji są głosami zwięzłymi, prawda? A nie koreferatami jednak. Więc może zróbmy rzeczywiście drugą konferencję i wtedy będziesz miała absolutnie nieograniczoną ilość czasu do wykorzystania. Dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam, nie zauważyłem. Dziękuję. Chciałam zwrócić tu Pana pytania, do kogo my, badawczy zagłady, piszemy i może musimy przemyśleć nasz sposób pisania o zagładzie, jeśli nasza wiedza, którą codziennie opracujemy, nie dociera do większości społeczeństwa. I to jest chyba pytanie do wszystkich w tej sali, jak możemy pisać o zagładzie, żeby był jakiś odbiór od społeczeństwa, tak? Tak, oczywiście, że musimy się nad tym zastanowić, ale nie musimy
sądzę, nie musimy przesadzać, nie jesteśmy propagandistami. Mamy po drugiej stronie mnóstwo propagandzistów historii. Mamy ludzi, którzy znakomicie uprawiają ten zawód. Więc nie musimy i nie powinniśmy się z nimi ścigać. Natomiast to pytanie, które pani postawiła, jest zasadnicze. Co robić, żeby ta świadomość historyczna Polaków, no jakoś się, powiedziałbym nawet zanim ona się zmieni, niech ci Polacy uzyskują jakąś elementarną świadomość historyczną. Taką na zasadzie abecadła. Jeszcze dodam coś do tego, że to nie jest też, znaczy też role są podzielone w społeczeństwie i trochę jest jakby inna rola badaczy, którzy siedzą w archiwach i piszą o tym, co tam znaleźli i powiedzmy, czy tak jak my publikujemy teksty źródłowe, a inna jest rola nauczycieli, którzy jak się dowiadujemy, dzięki Bogu sięgają do naszych książek i edukatorów, prawda? I jakby no, też my nie możemy robić wszystkiego. Pytanie, czy gdybyśmy to na słodko pisali wszystko, to co to by było bardziej sprawne, ludzie by to wtedy czytali, no to nie wiem, no jak to bym nie chciała zmienić naszego... Nie, dobrze mówisz, że są podzielone role, tak jak widać, jeszcze Kuba chciał mieć ostatnie. Ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność, podziękować warsztatowi warszawskiemu, który gościł nas w swoich gościnnych progach i paniom z Wega Paśnika, które przygotowały smaczne przekąski, także jeśli Państwo jeszcze macie ochotę, to spróbujcie pysznych wegańskich rzeczy. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy.